Jaką babcią będzie Kazimierska? Obawia się jednego. To może być spory problem. Dagmara Kazimierska jest jedną z uczestniczek Tańca z Gwiazdami. Celebrytka może liczyć na ogromne wsparcie swoich wiernych fanów, ale także swoich najbliższych, w tym ukochanego syna Konana. Wspólnie pojawili się w Królowych Życia, ale od tego czasu minęło już sporo czasu, a Konan jest już dorosłym mężczyzną. W niedawnym wywiadzie celebrytka ujawniła, co sądzi o jego partnerce, czy byłaby dobrą teściową i jaką byłaby babcią. Dagmara Kazimierska o partnerce syna. Dagmara Kazimierska i jej syn Konan są ze sobą bardzo zżyci. W niedawnym wywiadzie dla Wiwy, celebrytka ujawniła, co sądzi o jego partnerce. Jej syn jest obecnie w trakcie studiów medycznych, podobnie jak jego dziewczyna, Ewa. Królowa Życia zdradziła, że kocha wybrankę swojego syna, ale kochała także jego poprzednie dziewczyny. Jak ujawniła, Konan był wcześniej w dwóch dłuższych związkach i obie jego były dziewczyny były bardzo mądre i kochane. Ze swoją obecną dziewczyną jest jednak najdłużej, przez co najbardziej się z nią zżyła. Celebrytka nie kryje, że chciałaby, by w przyszłości została jej synową, ale jeśli drogi zakochanych się rozejdą, liczy, że chociaż zaprosi ją na swoje wesele, niezależnie od tego, za kogo zdecyduje się wyjść. Dagmara Kazimierska zdradziła także, że sama jest w tym temacie tradycjonalistką i jest zdania, że ślub jest konieczny, jeśli para planuje wspólne życie. Celebrytka jest przekonana, że podobnego zdania jest także jej syn, dlatego ciężko jej sobie wyobrazić, że para miałaby zdecydować się na wieloletnie życie na kocią łapę. Dagmara Kazimierska o przyszłości syna. Równocześnie Dagmara Kazimierska nie popycha swojego syna do ślubu i cieszy się, że wraz ze swoją partnerką bardzo rozważnie podchodzą do tego tematu. Jak zdradziła, na wszystko jest swój czas i ona też jest za tym, by najpierw skończyli studia, złapali stabilność zawodową i zyskali komfort psychiczny, a dopiero potem decydowali się na kolejne kroki. Zdaniem celebrytki, osoby, które decydują się na inną kolejność, często przerzucają w efekcie swoje problemy na własnych rodziców. Królowa Życia ma tu na myśli nie tylko kwestie finansowe, ale także opiekę nad dziećmi, która bywa przerzucana na babcie i dziadków. Nie jest dobrze, jak ktoś się decyduje na dziecko, ale tylko po to, żeby wychowywali je rodzice. Dlatego, że my, drodzy Państwo, młodzi ludzie, my się już was nachowaliśmy, my już przy was straciliśmy życie i jeszcze nie obarczajcie nas waszymi dziećmi, bo tak się często zdarza. Dziecko najbardziej potrzebuje mamy i taty. Ja tak uważam. Jaką babcią będzie Dagmara Kazimierska? Dagmara Kazimierska osobiście ma jednak nieco inne podejście. Jak wyjaśniła, wynika to z tego, że w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników nie ma zawodowych zobowiązań, dlatego bardzo chętnie będzie babcią. Celebrytka raczej jest jednak zdania, że jeśli Konan doczeka się dziecka, nie będzie tak chętnie zostawiać go z własną mamą, w obawie, że zepsuje im dziecko. Konan ma obawiać się jedynie tego, że jego mama będzie dużo przeklinać przy swoich wnukach, gdy te pojawią się już na świecie. Ja mogę robić, co chcę, ja mam cały czas wolny dla siebie i to ja sobie wybieram. Co chcę robić w życiu, więc ja mówię, jak zrobicie, ja będę bawić. Ale oni by mi nie dali, bo to dziecko to ja bym zmanierowała, ja bym zepsuła im dziecko. Absolutnie zdaję sobie z tego sprawę.
On wie, żebym przeklinała i dlatego nie dałby mi na wychowanie.